Dzień dobry. Dzisiaj pocztą niderlandzką, czyli holenderską, jak wiadomo, dotarła do mnie taka większa paczuszka. Troszkę mi się nie mieści w kadr, przy moim fatalnym sprzęcie. 763, nie wiem co to na was grali, czemu to służy. Awizowana, przed chwilą ją odebrałem. Będzie to mikrofon, który ma być podobno lekarstwem na jakość dźwięku w moich filmikach. Tak przynajmniej sugerowano. Mam nadzieję, że pomoże, bo jeżeli nie, nic się nie zmieni i telefon już nie będzie na chwilę obecnej nie zmienię. Także nie przedłużajmy. Koperta taka dłuższa, bąbelkowa, dość gruba, dobrze zabezpieczona. Ojojoj, coś to takie duże. Taki mikrofonek, nie wiem czy mi się tu zmieści, bo mi tu teraz komputerek przeszkadza. W poziomie go położę. Myślałem, że to będzie taki malutki. A tu jakiś model SF920. Do gier, do wideo czatów, internetu, do komunikacji, do nagrywania. Niestety no nie mogę odsunąć mojego statywu. Co oni tutaj piszą? Tak, 3,5 mm. Mam nadzieję, że on zadziała. Jakieś tutaj jest specyfikacja. Jest dla mnie kompletną magią, czarną magią. Nie znam się na tym. Oczywiście Made in China. Od 50 MHz do 16 kHz, 36 dB. Tutaj naklejka zasłania, ale to jest... Chyba długość kabla, mam nadzieję. SF910, tu jest FS920, 920, to jest taka wtyczka. Oj, tu na górze nie widać, to jest taka rozpiska. Jest zaznaczone, że... Przepraszam, gdzie to jest? Tu jest zaznaczone, czarna. SF920 i na pudełeczku oznacza to, to jest mikrofon. Tutaj u góry, w prawej stronie, nie wiem czy to tak kiepsko, coś łapie. Nie wiem czy to stojaczek jest do tego, czy nie. Czarno to widzę. Dobrze, nie będę przedłużał, bo to nie ma co przedłużać tego kręcenia. Wyciągniemy. Pusto. Czy jest stojaczek? Jest. Jest stojaczek. Nie przedłuża się. Tak jak widać tutaj rozkładany. Chwileczkę może ja zabiorę tego laptopa szybciutko, bo on tutaj tylko przeszkadza. Na chwileczkę odłożę, może tu będzie więcej miejsca. O, taki stojaczek. Tu się wpycha zapewne mikrofon, jest kabel. Tak, 3,5 mm to jest. 3,5 mm powinien wejść, czyli powinien wejść do telefonu. Nie wiem czy pomoże. Długa końcówka do samego mikrofonu. Tak tutaj, o, to wygląda. Może tutaj troszeczkę na bok. Dość przyzwoicie zapakowany. Wyciągniemy. Nie mamy żadnej instrukcji, żadnego sklizka papierku. Raczej nie będzie nam potrzebna. Tu jest chyba do pogłaśniania. Zobaczymy, czy końcóweczka podchodzi. Tu się wciska. Tak. Tak, wcisko weszło i jego się montujemy go. Montujemy go tutaj. I tak jak widać, może podniosę go bardziej telefonik. Tak na statywie ma wyglądać. Ale czy on coś pomoże?
przy moich filmikach, żeby był dźwięk w dwóch kanałach, bo kręci tylko w jednym. Nie wiem, czy to mogę, wina mojego telefonu, na pewno wina mojego telefonu, tylko nie wiem, czy ogólnie tak jest, czy tylko mój egzemplarz tak kręci. Podepniemy i spróbujemy. Może nie będę już przedłużał. Tak to wygląda. Rozwodzić się nie ma co na tym wykonanie. No, plastik. Ale nie widać tutaj jakichś niedoróbek. Chodzi, działa. No byle krenie dźwięk wyłapywał w miarę dobrze. No nie spodziewam się też, że będzie drogi nie był, nie pamiętam, może niecałe 40 zł. No dobrze, kończę, nie przedłużam, zaraz szybciutko podepnę go i zobaczę, czy wyłapię jakieś dźwięki, posłucham na słuchawkach, czy się coś zmieniło. Jeżeli nie, to wtopa, no ale i tak bywa. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam.